Iga Świątek po raz trzeci zwyciężyła turniej Roland Garros. Tymczasem Super Express zajął się tej sprawy najistotniejszym aspektem, wciągając w dyskusję Polaków. Pani Zofia, prawdopodobnie przedstawiciel branży informatycznej. Skromność i elegancja to nie jedne z cech IGI. Pan Marcin, prawdopodobnie babcia Igi, pyta, a ona to ma swoją sympatię? Chyba już czas na małżeństwo i dzieci. Pani Bożena pisze, dziękujemy za wygranie dla siebie, walczyłam jak lwica, jesteśmy w szoku. Tak jest, rodzina nigdy wcześniej nie widziała takiego uporu u pani Bożeny. Gratulacje dla niej. Pan Mariusz, gratulacje, są jeszcze normalne kobiety. Tak jest, kiedyś każda kobieta po 3 razy wygrywała Roland Garros. Teraz o, 2 razy paletką machnie i do kosmetyczki. Pani Ola, przedstawicielka Ministerstwa Sprawiedliwości. Jej teraz wolno wszystko! Super babka! I kareta serc. Tutaj pan Zygmunt, widać, chce się licytować na komplementy. Wielka jak wielka, ale na pewno cudowna. A ten komentarz był potrzebny jak potrzebny, ale na pewno niezbędny. I pan Kazimierz ze swoim komentarzem. Iga wielka to i dekolt wielki, nie ma czego ukrywać. Podtrzymuje starochłopne tradycje w internecie. Iga jest wielka i mocna, jak Polska. Słuchajcie, mi to coraz bardziej wygląda jak takie pasywno-agresywne komentarze złośliwych ludzi, którzy chcą z niej zrobić grubaskę. Iga, ty nie jesteś wielka, ty jesteś ogromna. Dzięki za przeżycia. Pani Iga kocha naszą ojczyznę. Na pewno zna hymn Polski. No, na pewno lepiej niż pani Alina język polski. Pani Janina, dziennikarka modowa, zna nas ostrego pióra. Tutaj dość łagodnie. Bardzo ładna sukienka i pięknie w niej wyglądała. Dobrany makijaż, uczesane uczesanie. Brawo, Iga. Po lekturze tego komentarza chyba już nikt nie ma wątpliwości, co dla pani Marty jest najważniejsze. Brawo, Iga, nie tylko misyżyni tenisa, ale pokazała klasę. Myślę, że mogła wydać o wiele więcej na sukienkę, ale pokazała klasę, że aby wyglądać pięknie i z klasą, nie trzeba wydawać milionów na stylizację. Tu pan Marcin bardzo pozytywnie, prawdopodobnie coach wierzy, że wszyscy ludzie mają potencjał. Każdy z nas by potrafił osiągnąć sukces. No i na koniec, jak zwykle, słowo mądrości, konsolidujące całą dyskusję, tym razem od pana Andrzeja. Bez przesady.